Mój przepis na pyszny deser ze świeżych owoców. Pomysł na świeże owoce. Dzisiaj kupiłem truskawki. Będę chciał coś z nich zrobić. Będę potrzebował w sumie dwa etapy zrobić tego. No bo wiadomo, sam owoc fajny, słodki i tak dalej. No ale warto by było dodać jeszcze coś odżywczego, czyli jakieś białko, tłuszcze do tego. Zrobić fajny deser z tego. Co będę teraz potrzebował? Gorzkie kakao, ser mascarpone, śmietana, dwa jajka, konkretnie żółtka, białka, to innym razem powiem, co można zrobić z białkami, szafran, oczywiście to jest osiemnastka, więc nam się za bardzo nie ubije. Zamiast cukru użyję sobie syrop klonowy, trochę dla słodyczy go tutaj dodamy oraz trochę do smaku likieru kokosowego, nie za dużo. Teraz do tego dodam kakao. Kakao dodaję dużą łyżkę. No i muszę przełożyć teraz mascarpone. W takim opakowaniu szafranu znajduje się taka saszetka i w tej saszetce znajduje się najdroższa przyprawa świata. No i całość musimy zmiksować. Całość nieładnie spróbowałem. Ma bardzo wytrawny smak i tak ma być. Nie ma być słodkie, nie ma mieć jakiegoś mocnego, jakiegokolwiek aromatu. Ma być właśnie bardzo stonowane, bo do tego zrobimy coś, co będzie słodkie i kwaśne. Obrane truskawki trzeba zmiksować i potem wrzucamy do garnka, gotujemy. Gotują się truskaweczki z cukrem. Do truskawek teraz dodaję sok cytryny po to, że to ma być kwaśne. To ma być kwaśne. Cukier też dodałem, pół szklanki. I jak się tutaj już gotuje, to możemy dodać to, czyli mąkę ziemniaczaną rozrobioną w wodzie. Trzeba będzie mieszać bardzo szybko i 3 minuty gotować razem z tym. Deser wyjęty z lodówki. Te punkciki takie żółte, które widać, to akurat z szafranu, bo szafran no, oddaje no właśnie swoje walory, nie tylko smakowe, ale również kolorystyczne. No ja go akurat tutaj na surowo potraktowałem, więc jak to wygląda. Mam tutaj akurat wersję z mascarpone u góry i na dole z owocami. Zrobiłem dwie wersje, taką i taką. Zobaczymy, jak to będzie smakowało, bo tak jak mówię, przepis wymyślałem dzisiaj, wszystko na bieżąco. No nic, robimy degustację. Najpierw biorę samo z góry. Konsystencja bardzo sztywne. Bardzo delikatne, bardzo wytrawne w smaku. Tutaj jeszcze z owockiem. Jeżynka polska. A teraz spróbujemy to z tym, co jest na dole. No i to, co mamy na dole, ten nasz kisiel domowy. Mogłem go dłużej gotować, żeby więcej wody się wygotowało. Wtedy te pektyny z owocu jeszcze bardziej by go związały. Byłby wtedy taki jeszcze bardziej gęsty, nie? Taki. Natomiast no jest smaczny, jest kwaśny, ma dużo tej cytryny. Właśnie ta cytryna robi robotę, nie? I to kwaśne z tym bardzo delikatnym mascarpone to jest świetne połączenie. Pyszny deser. Naprawdę to jest to.